Witam Was wszystkich, nazywam się Tomasz Skręt, przyjechałem z firmy G2A. Chciałbym opowiedzieć Wam o małym mikroserwisie do obrazków, który rozwiązał nam w sumie bardzo, bardzo dużo różnych problemów. To tak będzie w skrócie, prezentacja nie będzie strasznie długo trwała. Chciałbym tylko opowiedzieć o wyzwaniach i o problemach, które mieliśmy z tym, żeby przygotować ten mikroserwis, no i rozwiązania, które użyliśmy i jak nam te problemy rozwiązała. Na początek tak, o problemach. Problemem to jest głównie, mamy marketplace, na którym mamy dużo produktów, każdy produkt ma dużo obrazków, mamy dużo, dużo tych sajtów, które wyświetla te obrazki. Są one w różnych rozmiarach, są one w różnych miejscach też zapisane, to w zależności od tego, jaki to był serwis, było to zapisywane raz na dysku, raz we strójce, w jeszcze innych różnych miejscach. No i problemem też był transfer, który generowaliśmy, faktury od Akamai, które nam coraz bardziej rosły i trzeba było coś z tym zrobić. A dlaczego nam ten transfer rósł? Bo osoby, które dodawały produkty, które uzupełniały te obrazki, miały wymaganie, żeby te po prostu były wysokiej jakości. Czyli dodawali nam na przykład obrazki w formacie PNG, które ważyły po 2, 4, 5, 8 megabajtów. Wiadomo, one potem były tam później skalowane, ale nie zawsze to skalowanie załatwiało ten problem tego rozmiaru. Poza tym obrazki w formacie PNG nie zawsze były potrzebne, wymagane. Nie w każdym miejscu było potrzebne używać transparencji, przejrzystości przy danym skalowaniu czy wycinaniu danego obrazka. Więc to był jeden jak gdyby z głównych problemów, które trzeba było rozwiązać. Więc to rozwiązanie, o którym właśnie powiedziałem, no, było kilka sajtów, kilka serwisów, ten kod optymalizujący te obrazki, czy zmieniający im rozmiar, był zduplikowany. Każdy ten serwis zrobił sobie to w różny sposób. Raz to optymalizował, raz nie optymalizował. Był duży z tym problem. Poza tym ciężko było skalować niektóre rozwiązania. Na przykład jeżeli było rozwiązanie defaultowe w Magento, bo używamy jeszcze Magento, to przed każdym na przykład wyświetleniem takiego obrazka, jeżeli go sobie dobrze nie skaszowaliśmy później na wyższych warstwach z aplikacji, to on sprawdzał, czy na dysku istnieje taki obrazek. A jak wiadomo, każde odpytanie o to, czy coś istnieje na dysku, było po prostu wolne. Jeżeli mieliśmy stronę generowaną, na której było kilkanaście takich obrazków, to po prostu wszystko się wydłużało, trzeba było dokładać więcej serwerów, trzeba było mieć jedno wspólne miejsce, z którego te obrazki będą musiały być zaciągane, więc było sobie kilkanaście serwerów po NFS-ie wystawiane, eksportowane udziały, z których te obrazki były sprawdzane. Jak wiadomo, NFS to też sieć, więc wszystko coraz wolniej z tego powodu działało. Więc trzeba było ten problem rozwiązać prosto i szybko. Dlatego powstał u nas mikroserwis, który zajmuje się generowaniem obrazków. Powstał jeden mikroserwis, który rozwiązuje problem w każdym serwisie, on też optymalizuje od razu te obrazki, współpracuje z kilkoma różnymi miejscami, skąd on może te obrazki, pliki zaciągać i potem je przetwarzać w optymalny sposób, zapisywać je do cache'a, no i dzięki temu odpada nam w aplikacji na przykład głównej, czy w pozostałych tych wszystkich aplikacjach sprawdzanie tego, czy dany obrazek został wygenerowany, czy ma już swoją skeszowaną mniejszą wersję. Nie musimy tego w naszej głównej aplikacji sprawdzać, tylko nasz mikroserwis jeden robi to w optymalny sposób, taki, żeby nie musiał też tego sprawdzać. Architektura, z racji tego, że to jest mały mikroserwis, prosty, też jest bardzo prosta. Na samej górze mamy CDN, w którym który cache'uje nam na bardzo, bardzo, bardzo długi czas te obrazki, 3 miesiące i dłużej. Mamy Nginx'a, który kontaktuje się też z aplikacjami, możemy tych aplikacji w zależności od tego, ile mamy, jak duże mamy potrzeby, czy jak dużo użytkowników chodzi tych aplikacji na różnych serwerach, możemy sporo uruchomić.
Całość działa w Dockerze. Bardzo, bardzo modne ostatnio. Więc to keszowanie też główną tutaj taki power nam daje właśnie keszowanie w Nginxie. Dlaczego główny taki power? Na przykład załóżmy, dodajemy nowy produkt i musimy wygenerować jakąś miniaturkę obrazka, prawda? Wchodzi nam w tym momencie 1000 klientów, czy tam 10 tysięcy i ten nasz mikroserwis, on musi być tak przygotowany, żeby nie generował 10 tysięcy razy jednego obrazka, bo z reguły przy innych rozwiązaniach tak się dzieje, zanim w końcu powstanie ten cache. Dlatego Nginx ma taką opcję, że może keszować nam te żądania i na przykład jeżeli to żądanie jest jedno, identyczne, ale 10 tysięcy razy powtórzone, to on wyśle tylko raz do aplikacji w PHP żądanie o wygenerowanie i wstrzyma 10 tysięcy tych klientów po to, żeby wysłać im potem jedną tylko odpowiedź. Więc to jest bardzo, bardzo czasami pomocne, jeżeli na przykład generujecie duże zestawienia, XML-e, czy też obrazki, czy inne rzeczy. Nginx ma bardzo właśnie fajną opcję, cache lock, tutaj w tym miejscu jest pisana, więc możemy sobie właśnie wtedy przytrzymać te x żądań po to, żeby aplikacja nam tylko raz to wszystko przegenerowała. Ten mikroserwis też zajmuje się optymalizacją tych naszych obrazków. Jest też na tyle mądry, że potrafi obrazki PNG zmienić w obrazki JPG wtedy, kiedy na przykład nie jest potrzebna jakość PNG, czyli wtedy, kiedy obrazek nie używa przeźroczystości. To jest bardzo ważne, bo obrazki PNG potrafią bardzo, bardzo dużo ważyć, ciężko je się kompresuje, jest to ma tam kompresję tylko bezstratną. Warto zamieniać je na JPG, gdyż mamy wtedy dużo mniejsze pliki, dużo mniej zajmują nam na dysku, szybciej klient je dostanie, no i też my mniej zapłacimy za transfer, więc faktura w Akamai nagle nam maleje, prawda, jeżeli sobie zmniejszymy rozmiar tych obrazków. Optymalizacja jest bardzo prosta. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście zmieniać w locie obrazki z PNG na JPG, podejść jest kilka. Tutaj chciałem wam pokazać takie jedno podejście, gdyż na internecie jak będziecie szukać, z reguły znajdziecie, że trzeba wziąć obrazek, otworzyć go, sprawdzić każdy piksel, czy on nie używa przeźroczystości. Jest to bardzo, bardzo czasochłonna operacja i zajmuje dużo pamięci. Kolejne podejście, które pewnie też jak będziecie szukać w internecie na Stacku albo gdzieś jeszcze indziej, znajdziecie, że można użyć do tego funkcji, które Image Magic może nam wykonać na obrazkach, policzy po prostu, ile jest tych pikseli przeźroczystych, nieprzeźroczystych. Jest to dużo wtedy szybsze, ale też dalej zajmuje bardzo, bardzo długo czasu. Po kilku wypitych kawach i nieprzespanych nocach udało mi się dojść do takiego jednego rozwiązania, gdyż każdy ten obrazek PNG, jeżeli to jest PNG, sprawdzamy. On jest podzielony na warstwy. I mamy ten kanał alfa. Jeżeli wyciągniemy sobie ten kanał alfa z tego obrazku, to dostajemy czarno-biały wtedy obrazek, ten kanał. Żeby szybko sprawdzić, czy dany obrazek posiada przeźroczystość, czy nie, wystarczy mu policzyć ilość kolorów, która jest używana w danym, na tej warstwie. Jeżeli ta ilość kolorów jest równa 1, czyli mamy na przykład w tym momencie, w tym kanale tylko dostajemy czarny i biały. Jeżeli jest ilość kolorów równa 1, to jesteśmy wtedy pewni, że ten obrazek jest albo całkowicie przeźroczysty, albo w ogóle nie używa przeźroczystości. Jest to operacja bardzo, bardzo szybka zliczania tych kolorów na tej wyciągniętej nam warstwie i wystarczy wtedy sprawdzić tylko jeden piksel. Czy on jest czarny, czy on jest biały i wtedy już wiemy, czy możemy zamienić taki obrazek na JPG i dokonać innych
innych optymalizacji znowu. Założeniem też tego mikroserwisu była bardzo, żeby można było prosto go integrować. Więc żeby dodać kolejne gdyby źródło, czy miejsce, z którego te obrazki, czy kolejny serwis, który będzie korzystał z tego naszego mikroserwisu, wystarczy wygenerować URL. Tutaj on jest w uproszczeniu, w tym URL mamy zapisane miejsce, skąd będzie ten obrazek zaciągany, jakie ma dostać wymiary, czy mamy go przecinać, czy nie przecinać, w jaki sposób zeskalować. Oczywiście, żeby też, tutaj akurat w tym przykładzie nie ma, ale też jest dołączona taka suma kontrolna, zahaszowana, żeby można było sprawdzić, czy to żądanie jest przede wszystkim poprawne i zablokować też enumerację po tych rozmiarach, bo jeżeli sobie tego nie zrobimy, no to w tym momencie ktoś mógłby na przykład napisać sobie bota, który by tylko zmieniał o jeden piksel ten rozmiar i generalnie wygenerował nam mnóstwo niepotrzebnych miniaturek. Integracja też zewnętrznych serwisów jest dlatego prosta, bo nie mamy żadnych kolejek, API. Tutaj napisałem, że nie ma API, ale API generalnie, jeżeli możemy uznać, że wygenerowanie tego adresu, to jest jedyne API, po którym jak gdyby się to komunikuje. I nie ma komunikacji pomiędzy też tymi serwisami, czyli w momencie, kiedy aplikacja nasza generuje sobie tego URL-a, to jest bardzo, bardzo prosta i szybka operacja, prawda? Nie musi nic na dysku sprawdzać, nie musi wiedzieć, gdzie ten obrazek na koniec wyląduje, nie musi go przetwarzać, więc może szybko zwrócić żądanie do klienta, klient się łączy, już ma ten adres URL, trafia to do naszego image proxy i w tym momencie jak gdyby jest wygenerowany obrazek, on jest cache'owany w Nginx-ie, on jest potem cache'owany w CDN-ie i jest to bardzo, bardzo szybka i krótka operacja. Na koniec chciałbym wam pokazać rezultaty. Niestety nie mogłem wpisać tutaj konkretnych liczb, ale chciałbym wam pokazać skalę, jak to proste kilka linijek w PHP odnośnie przetwarzania tych obrazków PNG na JPG potrafi zmniejszyć całkowity transfer na naszym CDN-ie. Czyli tutaj mamy moment, kiedy to nasze rozwiązanie było wdrożone. Jak widzimy, w szczycie po wdrożeniu tego rozwiązania wysyłamy dużo mniej danych niż wcześniej w trakcie najmniejszego ruchu, więc oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze, mniej płacimy naszemu dostawcy CDN-a, nasi użytkownicy też mają szybciej załadowany content i wszyscy generalnie są zadowoleni. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej krótkiej prezentacji. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Takie podstawowe pytanie, czy przed jakby stworzeniem tego rozwiązania nie szukaliście gotowych, na przykład open source'owych rozwiązań, bo jest na przykład coś takiego jak Tambor, które jakby robi praktycznie dokładnie to samo. Tak, sprawdzaliśmy wcześniej, czy nie ma czegoś gotowego, na przykład można w ogóle nie napisać ani jednej linijki w PHP-ie, można na przykład tylko zaprzęgnąć do tego jeden plugin do Nginx-a i wczytywać na przykład te obrazki wprost z bazy danych, a dlatego nie użyliśmy czegoś innego, gdyż właśnie ciężko znaleźć takie rozwiązanie, które by na przykład nam w locie zmieniało te obrazki PNG na JPG. Każdy tam miał jakieś to rozwiązanie. W tym momencie, kiedy właśnie tego szukaliśmy, nie było jak gdyby dostępne to rozwiązanie. Poza tym mamy w różnych miejscach zapisywane te obrazki, więc ciężko też było znaleźć rozwiązanie, które będzie nam wczytywało te obrazki i z dysku, i ze strójki. Mamy też napisany taki wewnętrzny mikroserwis do sterowania plików,
który nam ułatwia jak gdyby też integrację. Ten nasz image proxy jest też przystosowany do tego, żeby można było bardzo szybko i bardzo łatwo sobie rozszerzyć tą konfigurację o kolejne miejsca, z których jak gdyby te obrazki możemy zaciągać i je przetwarzać, prawda? Dzięki. To tak, jakby polecam też spojrzeć na tego Tambora, bo on naprawdę rozwiązuje wszystkie te problemy i jest, powiedzmy, open source'owy w Pythonie, bardzo fajne rozwiązanie, korzystamy od 2 lat i się bardzo dobrze sprawdza, też do takich transformacji w locie, więc polecam. A drugie pytanie, tam pokazywałeś, że przed tymi aplikacjami jest Nginx, który jakby służy do cache'owania i do, nie wiem, load balancingu. I tu pytanie, dlaczego nie na przykład Varnish, który wydawałby mi się takim bardziej naturalnym jakby rozwiązaniem do cache'owania i właśnie do load balancingu. Tak, ale jeżeli byśmy mieli Varnisha, dalej potrzebujemy na przykład Nginxa, który będzie rozmawiał z PHP, więc to jest dokładanie po prostu kolejnej warstwy, a na tą chwilę, na te potrzeby, które mamy w tej chwili, Nginx spokojnie wystarcza. Oczywiście tam przed tym Nginxem stoi jeszcze Haproxy, można tam jeszcze, będzie w przyszłości, jeżeli to rozwiązanie, które jest w tej chwili, rozbudować i na przykład dołożyć do tego Varnisha, ale u nas na przykład wychodzimy z takiej zasady, że nie warto niektórych rozwiązań przeoptymalizować za bardzo na samym początku, bo jeżeli na przykład dołożylibyśmy tego Varnisha, owszem, rozwiązałby nam część problemów, ale dokłada po prostu kolejny klocek, który trzeba utrzymywać, którym trzeba zarządzać, sprawdzać, monitorować, łączyć do tych serwisów. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście pewnie zastosujemy wtedy też i Varnisha. Jeżeli ktoś potrzebuje, bo ma naprawdę jeszcze większy ruch, to bez problemu można tą architekturę jak gdyby zmienić i postawić jeszcze nad coś innego, kolejnego. Tak. W jaki sposób generujecie hash? Rozumiem, że, bo w kilku aplikacjach, powiedzmy kilka serwisów może używać waszego serwisu do generowania tych obrazków, prawda? Czyli one nie odwołują się do tego image proxy, po prostu generują URL-a, w którym, tak. W tym URL-u jest kilkanaście znaków, w którym jest po prostu zahaszowane, no na podstawie tych parametrów, które przesyłamy, prawda, plus jeszcze jest tam sól i długie hasło, za pomocą którego jak gdyby walidujemy tą, czy to żądanie jest poprawne, czy nie, czyli to image proxy, czy ma wygenerować nowy obrazek, czy ma zwrócić 404, że nie istnieje. Sprawdzanie, no jest bardzo proste, aplikacja wygeneruje nam ten adres URL, jeżeli przychodzi nam żądanie do tego image proxy, to image proxy generuje sobie od nowa po prostu ten hash i sprawdza, czy jest taki sam, jak przyszedł po prostu w tym URL-u. Czyli de facto każda aplikacja, która u was generuje ten jakby URL, z którego tego image proxy, musi mieć tą logikę w sobie, tak, żeby wiedzieć, jak ma wygenerować, znać ten secret, tak? Tak, no generalnie do tego, oprócz tego, że mamy tą aplikację, mamy w każdym z tych języków też, w których piszemy aplikację, czyli i w PHP, i w .NET-cie, i w Node, w JavaScriptie, aplikacje, to też generujemy, mamy biblioteczkę, która służy nam do generowania tych URL-i. Każda z tych aplikacji ma osobny jak gdyby secret i w inny sposób. Pierwsza część URL-a zaraz po adresie, po domenie określa nam jak gdyby aplikację, czy też źródło, z którego ten obrazek będzie zaciągany. Więc dzięki temu mamy bardzo prostą konfigurację. W prosty sposób możemy wiedzieć, skąd mamy ten obrazek zaciągnąć i też zwalidować to żądanie. Jeszcze ostatnie pytanie. Tutaj mówiłeś o optymalizacji ruchu, wielkości tych obrazków i tego wszystkiego i mówiłeś o JPEG-u, PNG i trochę mnie dziwi, że nie mówisz, i nie wiem dlaczego właśnie, o WebP, które jednak, no, pliki są dużo, dużo mniejsze, a coraz więcej przeglądarek to już obsługuje, mobilnych czy Chrome. Przepraszam, mógłbyś powtórzyć pytanie, bo końcówki nie słyszałem. To znaczy, pytam się o to, dlaczego nie mówiłeś nic o WebP
formacie obrazków, który mocno zmniejsza rozmiar pliku. Wiesz co, no w tej chwili można by było generować te obrazki w WebP. No Google już też możemy jak gdyby w tej chwili w każdym momencie dołożyć kolejny provider czy kolejną optymalizację, ale na tą chwilę, jak widziałeś, jak było widać na wykresie, ta optymalizacja i tak nam bardzo, bardzo dużo dała, więc dorzucanie sobie jeszcze, załóżmy w tej chwili kolejnego problemu, gdyż ten WebP format nie jest też obsługiwany przez wszystkie przeglądarki, JPEG-a każdy przeczyta, a poza tym nie mielibyśmy aż tak już wtedy dużego, prawda, skoku. Te obrazki WebP sprawdzałem, one są mniejsze, można tam w zależności od typu obrazka uzyskać 15, 20, 30% jeszcze, ale na tą chwilę jak gdyby zmniejszenie nam tego ruchu o praktycznie pięciokrotnie albo i więcej na tą chwilę wystarcza, a można w każdej chwili rozwinąć tą aplikację. Dziękuję bardzo Wam za udział w prezentacji. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, zapraszam do nas na stoisko firmy G2. Chętnie odpowiem na jeszcze większą ilość pytań. Dziękuję bardzo.